Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, razem z panem posłem Dariuszem Jońskim przez ostatnie dwa tygodnie prowadziliśmy wielowątkową kontrolę poselską dotyczącą transportu kolejowego przez granicę polsko-białoruską ze szczególnym uwzględnieniem transportu, importu węgla z Rosji. Chcieliśmy Państwu dzisiaj przedstawić zgromadzone przez nas dane, które zebraliśmy we wszystkich instytucjach, w których odbywały się kontrole poselskie. Pierwsza ważna informacja to informacja dotycząca importu rosyjskiego węgla. W 2021 roku Polska zaimportowała 8,3 miliona ton rosyjskiego węgla. Chciałbym, żebyście Państwo mieli pełną świadomość. Rok 2021 to był już czas, kiedy spływały do nas informacje, szczególnie z amerykańskiego wywiadu, że szykowana jest ta tak zwana operacja Putina, że gromadzone są wojska przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. 8,3 miliona ton rosyjskiego węgla zaimportowane w 2021 roku to o 3,1 miliona ton rosyjskiego węgla więcej niż w roku 2016. Szanowni Państwo, mamy wrażenie, będąc w wielu instytucjach rządowych, w wielu spółkach, przedsiębiorstwach państwowych, że data 24 lutego, czyli data inwazji Rosji na Ukrainę, niewiele zmieniła, jeśli chodzi o transport kolejowy, niewiele zmieniła, jeśli chodzi o dostarczanie przede wszystkim węgla transportem kolejowym, w szczególności przez trzy kolejowe przejścia: Terespol, Siemianówka i Kuźnica Białystocka. Szanowni Państwo, swoją kontrolę podzieliliśmy na dwa okresy. Pierwszy okres 24 luty, 16 marca i następnie od 17 marca do 31, dlatego że prowadzimy już ją od dwóch tygodni i byliśmy ciekaw, jak rząd premiera Morawieckiego w tym pierwszym i drugim okresie się zachowuje, mówiąc codziennie i apelując, odpytując premierów innych rządów i prezydentów, co robią w sprawie sankcji. Chcieliśmy zobaczyć, co polski rząd robi właśnie w sprawie sankcji, na przykładzie węgla, który jedzie do naszego kraju z Rosji, jak jechał. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. I pozwólcie Państwo, że przedstawimy teraz informację z podziałem właśnie na ten pierwszy i drugi okres. Otóż od 24 lutego do 16 marca, proszę Państwa, 1450 pociągów przekroczyło granicę polsko-białoruską, 45 340 wagonów. 45 340 wagonów. Otóż, Szanowni Państwo, tych, które opuściły Polskę i wjechały na teren Białorusi, a później dalej, było 720. Tych, które przyjechały z Białorusi do Polski, było 720, 730 wyjechało. Otóż najważniejszą informacją jest to, że 70% wagonów, które opuszcza Polskę, jadąc na Białoruś, jest pusta. 70% wagonów. A te, które wracają z Białorusi do Polski, wszystkie są pełne. Wszystkie. Proszę Państwa, tylko 1,5% tych wagonów i pociągów jest sprawdzanych, jeśli chodzi o dokumenty, jeśli chodzi o kontrolę fizyczną. Żeby nie być gołosłownym, to dokładnie 679 wagonów zostało poddane kontroli dokumentów, a jeśli chodzi o kontrolę fizyczną, czyli rewizję, to było 676. Mówimy tylko o pierwszym okresie, czyli 1,5%. Teraz przejdziemy do drugiego okresu. Szanowni Państwo, to jest ten pierwszy okres, to są pociągi, ale również
mamy dane za okres między 17 marca a 31 marca. Tutaj mamy 1115 pociągów. I teraz, Szanowni Państwo, podliczmy sobie pierwszy okres i drugi okres. To są dane, które zebraliśmy dla Państwa. To jest 2629 pociągów. Chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że nic, dokładnie nic, jeśli chodzi o transport kolejowy, po 24 lutego się nie zmieniło. Nie zmieniło się natężenie rozkładu jazdy pociągów cargo. Nie zmieniły się towary, które są wwożone na teren Unii Europejskiej przez Białoruś. Jest to nadal przede wszystkim węgiel i jest to również gaz. Szanowni Państwo, i co jest najważniejsze w tej sprawie? Jest 10 przewoźników, którzy przekraczają polską granicę z Białorusią. I bardzo duża liczba tych przewoźników jest bezpośrednio powiązana, jeśli chodzi o wykonywane usługi, ze spółkami Skarbu Państwa, ale wśród tych 10 przewoźników jest również PKP Cargo. Można powiedzieć, to państwo polskie udostępnia swoją narodową linię kolejową 10 przewoźnikom, którzy są licencjonowani i przekraczają granicę polsko-białoruską, a wśród nich jest bezpośrednio podmiot, który jest powiązany z PKP, jest spółką zależną, czyli PKP Cargo. I Szanowni Państwo, to jest ten moment, kiedy należałoby Pana Premiera zapytać, bo dzisiaj z posłem Jońskim słuchaliśmy tej konferencji prasowej o godzinie 9:00. Pan Mateusz Morawiecki wywoływał po kolei kanclerza Niemiec, prezydenta Francji, innych polityków europejskich, ale my chcieliśmy zapytać pana premiera Morawieckiego, co się dzieje, że od 40 dni trwa wojna, gdzie mamy przykłady ludobójstwa, kiedy mamy przykłady czegoś, co nazywamy zbrodniami wojennymi na dzieciach, na kobietach, a jednocześnie przez 40 dni nadal realizowana jest umowa dwustronna w zakresie komunikacji kolejowej z Białorusią. Przez 3 przejścia graniczne przejeżdżają polskie pociągi, w 70% puste, po to, żeby za chwilę wrócić załadowane rosyjskim węglem, załadowane rosyjskim gazem, który to węgiel sponsoruje machinę wojenną. Proszę Państwa, przez te 40 dni 2692 pociągi przyjechały i tu się faktycznie nic nie zmieniło. Ktoś za to też zapłacił. Zapłacił reżimowi Putina, który albo dał to oligarchom, albo wydał na uzbrojenie Rosji, która atakuje dzisiaj tych niewinnych ludzi, bombardując szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale i później mamy te obrazy, tak jakby chociażby z tych, te wczorajsze, które zostały pokazane z wielu miast Ukrainy. Ktoś na to też pozwala. My, tak jak premier Morawiecki pyta innych przywódców, to my dzisiaj pytamy premiera Morawieckiego. No kiedy pan zakaże importu rosyjskiego węgla, ropy i gazu? No bo w innym przypadku dokładnie pan przykłada rękę do budowania tego reżimu, który atakuje tych ludzi. No, to jest zasadnicze pytanie, Szanowni Państwo, bo tu się nic nie zmieniło. Pytaliśmy, byliśmy w wielu spółkach Skarbu Państwa, instytucji, nie chcemy ich teraz wszystkich wymieniać, bo to nie ma większego znaczenia. Wszyscy mówią jednoznacznie, że nie ma decyzji politycznych na tą chwilę, żeby zatrzymać ten rosyjski węgiel, co za tym idzie, ropę i gaz. I dzisiaj pokazujemy, że te pociągi świetnie przejeżdżają przez granicę. Pan premier wychodzi i mówi, że no, zamknęliśmy przestrzeń powietrzną dla rosyjskich statków, okej, ale jeśli chodzi o kolej, jeśli chodzi o przewozy tirami, tu się nic nie zmieniło.
I dokładnie idzie w takiej samej ilości jak wtedy, a pieniądze są przesyłane. To też jest pytanie, jak te pieniądze są przesyłane, skoro tak zwane banki zostały wyłączone rosyjskie z tego międzynarodowego systemu SWIFT. Jak to wszystko jest przekazywane, jak te pieniądze wędrują i do kogo dokładnie. Wydaje mi się, że premier Morawiecki powinien najpierw spojrzeć u siebie, co się dzieje, a później odpytywać też innych przywódców europejskich. I dzisiaj zadajemy to pytanie premierowi Morawieckiemu, kiedy zatrzyma, zakaże importu węgla, ropy i gazu z Rosji. Tak, szanowni państwo, to jest też ten moment, kiedy trzeba zapytać, co zrobił rząd polski i również bezpośrednio mając do dyspozycji umowy dwustronne z Rosją i z Białorusią, ale co zrobił również na forum europejskim. Bo my słyszeliśmy taki argument, że wśród tych 2,5 tysiąca tirów i ciężarówek, które przekraczają codziennie granicę polsko-białoruską, są ciężarówki, tiry na różnych rejestracjach. Tak sprawdziliśmy to dokładnie. Połowa z tych ciężarówek to są ciężarówki z Polski, ale w przypadku transportu kolejowego mamy całkiem inną sytuację. Mianowicie mamy sytuację taką, że mamy 10 przewoźników i to są firmy zarejestrowane w Polsce, firmy licencjonowane przez, które współpracują z Polską, z polskim zarządcą linii kolejowej, który otrzymuje zgodnie z cennikiem konkretne środki finansowe od tych podmiotów, a jeden z tych podmiotów jest spółką bezpośrednio powiązaną z przedsiębiorstwem państwowym, jaką jest Polska Kolej. Warto najpierw uderzyć się we własne piersi, dokonać rachunku sumienia, jak przez 40 dni Polska realizowała i stosowała sankcje, te, które obowiązują wszystkie kraje Unii Europejskiej, ale jakie działania podjęła sama, żeby zablokować finansowanie wojennej machiny Putina. Ale panowie, tutaj odpowiedź rządu będzie prosta, bo przecież przesłaliśmy do Sejmu projekt ustawy zakazującej importu węgla z Rosji. Jeszcze nie ma takiego prawa, słyszeliśmy też bardzo dużo o tym, że nawet trochę łamiemy to unijne prawo zakazujące importu węgla. Proszę państwa, ten dramat, który teraz oglądamy na zdjęciach w tej jednej z miejscowości, to jednej, a za chwilę pewnie będzie ich więcej niestety, trwał prawie 3 tygodnie. W tym czasie rząd się przyglądał i nie reagował w ogóle. Jeśli premier Morawiecki chce pouczać innych, to my przychodzimy i pokazujemy, co robi polski rząd w ramach tego, żeby to zatrzymać. I można by było podjąć działania dużo szybciej, a nie po 40 dniach dopiero przychodzi i chce na ten temat dyskutować. Trzeba zdecydowanych działań, bo każde euro, każdy dolar przesłany do Putina powoduje, że ta wojna trwa z każdym dniem dłużej i tych okrucieństw jest coraz więcej. I trzeba to po prostu zrozumieć. I albo się na to godzimy, albo też pan premier Morawiecki chce uprawiać politykę, bo to wygląda, że tylko i wyłącznie chce pouczać innych, natomiast w ogóle nie widzi tego, co się dzieje w Polsce. Może by zorganizował taką konferencję i powiedział, ile tego węgla przywozimy, jak i gdzie składujemy i kto wysyła pieniądze i do kogo, i którzy oligarchowie się wzbogacają. Bo chcę jasno powiedzieć, że wśród tych 10 firm również są firmy, gdzie udziałowcami są osoby z Rosji. To nie jest tak, że to trafia w pustkę. Ktoś na tym zarabia ogromne pieniądze. Mówimy dzisiaj o ogromnej ilości węgla, która jest tutaj do nas przesyłana i ktoś za to płaci ogromne pieniądze. Proszę bardzo. Co wasza formacja robi, aby lobbować to, aby Unia Europejska wprowadziła sankcje na handel tych surowców jak węgiel i ropa? Bo jedynie taka sankcja Unii Europejskiej jest skuteczna. Sankcja tylko rządu polskiego jest bajecznie łatwa do ominięcia, bo można to wszystko puścić przez Litwę na przykład. Na dodatek Ukraina przez swój teren przepuszcza i węgiel, i ropę przewożono. Więc jedyne wyjście jest sankcja całej Unii Europejskiej. Co robicie, żeby takie skuteczne rozwiązanie lobbować? Przede wszystkim, jak powiedziałem, są sankcje Unii Europejskiej, które w Polsce są w małym stopniu stosowane, chociażby jeśli chodzi o zamrażanie aktywów rosyjskich. Chciałbym, żeby premier, podobnie jak premier Luksemburga czy premier Królestwa Niderlandów,
wystąpił na posiedzeniu Sejmu i powiedział, ile polskim instytucjom państwowym udało się zamrozić aktywów rosyjskich w Polsce przez ostatnich 40 dni. I druga sprawa, Polska jest krajem granicznym. Mamy granicę z Unią Europejską i są kraje, takie chociażby jak Litwa, Łotwa czy Estonia, które już w tej chwili zapowiedziały embargo na sprowadzanie gazu rosyjskiego. Polska może podejmować również działania indywidualne, a w szczególności może podejmować działania związane z transportem. I trochę chociażby przykładem, który dzisiaj wzięliśmy z posłem Jońskim pod lupę, jest transport kolejowy. To są nasze przejścia graniczne z Białorusią, 3. To jest 10 przewoźników, którzy są zarejestrowani w Polsce. I to polskie linie kolejowe wydają zgodę na każdy przejazd, czyli wprowadzają tych przewoźników do rozkładu jazdy. We wszystkich tych trzech elementach podejmuje decyzję rząd. Rząd Mateusza Morawieckiego. I ja się pytam, dlaczego pozwala, żeby dziesiątki tysięcy wagonów od 24 lutego wjeżdżały z Polski na Białoruś, czytaj również do Rosji, i wyjeżdżały załadowane rosyjskim węglem i załadowane rosyjskim gazem. Naszym obowiązkiem w tej chwili, informowanie opinii publicznej o tym, czego nie mówi rząd Morawieckiego. Na potęgę importują rosyjski węgiel poprzez transport kolejowy. Na potęgę pozwalają tirom i ciężarówkom wjeżdżać i wyjeżdżać z Białorusi i z Rosji. A my o tym informujemy i wspieramy w tym momencie również na tej konferencji prasowej zakaz transportu i zakaz tranzytu z tymi krajami. Ale wie pani, no naprawdę to cała klasa polityczna powinna się... Ale myślę, że wszyscy to właśnie robimy. Wszyscy politycy co do tego są zgodni, żeby przekonywać Europę Zachodnią do tego, żeby to samo zrobić, ale proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy pierwszym krajem frontowym i pewnie jak mało komu nam zależy na tym, żeby no nie finansować tego reżimu, bo jesteśmy pierwszym krajem frontowym, który może odczuć jego kolejne zamiary, więc dlatego też mówimy, że aktywność ze strony premiera powinna być dużo większa, również w działaniach, a nie tylko opowiadaniu. To je trzeba zmieniać, ale trzeba go przestrzegać, póki go nie zmienimy. Sankcje może No właśnie nie, no właśnie tutaj pani się całkowicie myli, bo ten projekt ustawy, który idzie z Rady Ministrów, on wprowadza embargo na import węgla i to nie jest decyzja Unii Europejskiej, tylko decyzja tego rządu, która mogła być wprowadzona 44... Nie, to jest nieprawdziwy pogląd pana byłego nierzecznika praw obywatelskich, pana Wawrzyka, który twierdził, że wszystko, co my robimy, musimy robić za zgodą Unii Europejskiej i nie możemy również zamrażać majątki oligarchów bez dodatkowych zgód. Możemy również zakazać transportu i tranzytu przez polską granicę. Ja podam przykład, jeśli pani już tak dopytuje. Proszę zwrócić uwagę, że byliśmy drugim krajem w Europie i pierwszym frontowym, który podjął decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów. Po nas zaczęły wprowadzać inne kraje. Można? Można. To, że Rosja chciała obchodzić, wprowadzając statusy lotów humanitarnych, to jest inna rzecz, ale już tego nie robi. Ale można było zamknąć i nie pytaliśmy się Unii, tylko zrobiliśmy to. Inni poszli naszym śladem. Dokładnie tak było. Polska była... To są właśnie sankcje. Zakaz lotów jest wprowadzeniem sankcji i zamknięcie przestrzeni... Ale... To nie jest prawdziwa informacja. Polski rząd ma prawo zarządzać polskimi granicami, ma prawo również zakazać transportu wtedy, kiedy podejmie taką decyzję polityczną. Takiej decyzji nie podjął, ponieważ mamy do czynienia z absolutną hipokryzją premiera, który o 9 robi konferencję,
a następnie sam pozwala podmiotom rządowym, spółkom rządowym, przedsiębiorstwom rządowym na to, że polska granica działa tak jakby nigdy nic, kontrolując 1,5% transportu kolejowego, a mamy już przykłady, i o tym chcieliśmy również z panem posłem Jońskim powiedzieć, 10 razy w tym okresie do 16 marca próbowano w sposób nielegalny obejść sankcje Unii Europejskiej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. My nie mamy w ogóle czasu na czekanie. My jesteśmy spóźnieni i my oczekujemy od premiera Morawieckiego tu i teraz likwidacji Izby Dyscyplinarnej, przegłosowania ustawy. Dość już tej zabawy wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy i kłótni między Morawieckim a Ziobro, między Ziobro a Dudą. Naprawdę nas to nie interesuje. Polacy oczekują, że po pierwsze po pandemii, po drugie w tym trudnym czasie te pieniądze po prostu tutaj zostaną w Polsce zainwestowane, bo to są pieniądze dla Polski. Natomiast politycy PiS-u z tego robią politykę i przez to po prostu nie mamy środków finansowych, więc premier Morawiecki powinien dzisiaj odpowiedzieć, bo my tego oczekujemy. Nie mamy środków z Funduszu Odbudowy, bo dwóch panów, Morawiecki i Ziobro, nie są się w stanie dogadać w kwestii istnienia i likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Przypominam sobie wystąpienie Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim w październiku, kiedy obiecywał całej Europie, że Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana. Dzisiaj mamy początek kwietnia, a Izba funkcjonuje jak gdyby nigdy nic, a dodatkowo jeszcze prezydent Duda powołuje nowego prezesa tej nielegalnej pseudoizby. Dziękuję bardzo.